Jeszcze raz witam Was wszystkich serdecznie. Z tej strony Konrad Antonowicz, a ze mną jest też również Jacek Grymuza. Dzisiaj dla Państwa poprowadzimy ten webinar związany tak naprawdę z przedstawieniem różnego rodzaju cyberataków wykorzystywanych przez grupę nazwaną Double Dragon albo APT-41. Tak naprawdę skupimy się na podstawowych rzeczach związanych z tym, jak wyglądała aktywność tej grupy przez ostatnie parę lat, a szczególnie jej mocne uaktywnienie się w ostatnich dwóch latach. Ale nasze dzisiejsze spotkanie pokażę zarówno metody ataku, jak i metody tak naprawdę obrony przed stosowanymi taktykami przez tą grupę. Agenda jest dość nieskomplikowana, czyli tak naprawdę przedstawimy Wam, w jaki sposób i ta grupa wygląda, jak jest zbudowana, z czego, jakie są jej aktywności, co jest jej celem ataków. Prześledzimy sobie krótką historię za dwa ostatnie lata, czyli 2019-2020 do tej pory. Przejrzymy, jakiego rodzaju metody ataku były wykorzystywane, bo są one dosyć ciekawe. Kilka z nich postaramy się odtworzyć, tak żebyście widzieli, że nie jest aż tak bardzo skomplikowane i że możemy sobie spokojnie tutaj pokazać albo nawet w własnych laboratoriach przetestować metody takich ataków i w jaki sposób je wykrywać. Następnie nałożymy to wszystko na tabelę Mitre, która pozwoli nam zklasyfikować wszelkiego rodzaju ataki i przejdziemy do pokazu detekcji związanego z narzędziami, które w oparciu o Flow są w stanie wykryć przeprowadzane ataki przez na przykład tą grupę. Okej, to w takim razie rozpocznijmy od statystyki grupy 41. Co to takie? APT-41, która posiada wysokie umiejętności i zdolności cyberataków, które są wycelowane w konkretne organizacje. Ponadto grupa ta posiada bogaty arsenał złośliwego oprogramowania. Podczas ataków wykorzystywane są nie tylko publicznie dostępne eksploity, ale i również własne rozwiązania. Hakerzy należący do tej grupy potrafią również wstrzykiwać złośliwe oprogramowanie do legalnych plików, które następnie są dystrybuowane do organizacji ofiar. Częstym zadaniem tej grupy jest również kradzież kodów źródłowych certyfikatów, które są wykorzystywane również do podpisywania złośliwego oprogramowania. Jeśli chodzi o wektor ataku, to wektor ataku jest zwykle skrypting z załącznikami w postaci skompilowanych plików HTML. W celu ukrycia malware w atakowanej infrastrukturze grupa APT-41 stosuje rootkity i bootkity. No, powoduje to, że złośliwy kod jest wykonywany jeszcze przed inicjalizacją systemu operacyjnego, więc jest jeszcze niemożliwe do ukrycia. Jeśli chodzi o działalność tej grupy, APT-41 zajmuje się głównie działalnościami szpiegowskimi na rzecz Chin, jednak po tak zwanych godzinach pracy prowadzi działalności zarobkowe w celu uzyskiwania korzyści finansowych. Kilka przykładów może. Jeśli chodzi o przykład aktywności szpiegowskich, są włamania do firm telco w celu poszukiwania rozmów przez światowych liderów. No i według różnych informacji, między innymi z raportu FireEye, wynika z tego, że używamy tego, który pozwala wyszukiwać kluczowych słów w treści SMS-u w korelacji oczywiście z określonymi numerami telefonów i numerów IMSI. Jeśli chodzi o aktywności, które są motywowane finansami, to tutaj należy wymienić manipulację kryptowalutami w branży wideo. Jeśli chodzi o cel tej grupy, to Konrad za chwileczkę powie więcej, jakie są konkretne cele. Natomiast w skrócie można powiedzieć, że są to grupy z całego świata, organizacje z całego świata,
sektorów telko, transportowego, edukacji, wojska, ochrona zdrowia, administracja, finanse, media. Wszystko na to wskazuje, że APT-41 ma akceptację u państwa chińskiego do ich złośliwej aktywności zarobkowej. No oprócz tego, okej, możemy w takim razie przejść dalej. Znaczy, tak jak Jacek powiedział, zerknijcie sobie w takim razie na mapkę. Mapka pokazuje wam aktywności, gdzie najwięcej razy zaobserwowano i wykryto różnego rodzaju zagrożenia związane z właśnie tą grupą cyberprzestępczą. No widzicie, że tutaj no, mamy do czynienia tak naprawdę z najróżniejszymi rejonami świata. No i jak nałożymy na to jej działalność, która została wykryta w 2012 roku po raz pierwszy i ciągle istnieje, czyli 2019 dosyć mocne nasilenie, 2020 pojawiło się kilka ciekawych dziur, o których zaraz sobie porozmawiamy, które przyspieszyły tak naprawdę działania tej grupy, no to widzicie, że no jest to bardzo mocno aktywna grupa, która powoduje bardzo dużo spustoszenia. I to, co jest istotne, to co Jacek powiedział też na samym początku, to jest tak, że grupa APT-41 używa różnego rodzaju technik. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z jakimś targeted persistent threat, celowanymi w organizacje rządowe, które na celu mają właśnie chociażby szpiegostwo na cel rządu państwa chińskiego, czy szpiegostwo na celu pozyskania różnego rodzaju wartości intelektualnej z różnych firm, no to mamy tutaj do czynienia z różnymi technikami, które są mocno zaawansowane. Ale grupa ta bardzo często idzie na skróty i używa już gotowych narzędzi po to, żeby atak przeprowadzić. To wskazuje na to, że jej rekonesans po celach, które atakuje, jest dość głęboki, bo oczywiście jest to logiczne, tak? Jeżeli zrobiliśmy dobry rekonesans, wiemy, że w danej firmie czy w danej instytucji rządowej występują podatności, no to no nie ma co koła na nowo wymyślać, tak? Używamy narzędzia, które będzie skuteczne, które, jeżeli użyjemy exploita na konkretną, wykrytą przez nas podatność. I w ten sposób możecie łatwo sobie zaobserwować taki histogram z ostatnich kilku miesięcy, czyli tak naprawdę widzicie, że używane były podatności związane z Citrixem ADS-em, używane były podatności z routerami Cisco, z oprogramowaniem Manage Engine, które jest dość mocno rozpowszechnione po różnego rodzaju stacjach w celu ich zarządzania. Na forach darknetowych widać dosyć mocną aktywność również w poszukiwaniu tak naprawdę luk związanych z niedawno wykrytym, drugi raz miejmy nadzieję, również skutecznie oprogramowaniem load balancerów w piątku, naprawdę remote code execution na Big IP. No i to ja teraz zrobię jedną sztuczkę, tak? Ekran. Przejdę sobie do przeglądarki. Weźmy sobie na Shodana. Ja się tylko zaloguję, pozwolicie, że zrobię to poza waszym ekranem. I już wracamy. Zobaczcie. Przeszukując sobie tak naprawdę na publiczny internet, łatwo jest zaobserwować, że mamy, poszukując ADC Citrixowego, ciągle tak naprawdę, i to w taki bardzo prosty sposób, bo oczywiście możemy tego przeszukiwać jakoś dużo, dużo, dużo dokładniej, mamy do czynienia z jeżeli o tego typu rozwiązań,
ciągle wystawionych gdzieś tam do internetu. Wystarczy to tak naprawdę zeskanować, wystarczy zapuścić bota, sprawdzić dokładnie wersję, a potem zrobić sobie proof of concept, odkryć, że jakaś podatność została nie zapatchowana. Jeżeli sprawdzimy sobie to sławetne Big IP, to zobaczycie sobie, że tych hitów jest dużo więcej. Oczywiście tutaj większość tych urządzeń posiada już na sobie paczki update'ów, ale no nie stanowi to o tym, że z tych kilkunastu tysięcy trafień nie jesteśmy w stanie znaleźć jakiejś konkretnej instancji, która nie została zapatchowana z jakiegoś różnego rodzaju względów. Co my tutaj jeszcze możemy sobie sprawdzić, tak? No to jest dość ciekawy twór. Tych urządzeń jest również sporo i one były bardzo mocno wykorzystywane akurat przez APT-41. Dajmy się tutaj przeszukać silnikowi i zaraz zobaczycie, że rozwiązań Cisco też na świecie parę występuje. I na nie również istnieją gotowe exploity. Oczywiście przy próbie rekonesansu trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście ta wersja konkretna, którą widzimy, jest podatna. No i dobrze by było, żeby firmy, które tak naprawdę wystawiają na styk z internetem tego typu rozwiązania, śledziły, czy ich urządzenie jest w odpowiedni sposób zapatchowane, czy patch, który został zainstalowany, został wgrany, rzeczywiście nie jest podatny na eksploit, więc przeprowadzały swoje chociażby wewnętrzne testy penetracyjne na przełamanie tych zabezpieczeń. Więc jest tego naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo. No i świadczy to o tym, że dla takiej grupy, która z jednej strony szuka zarobku poprzez właśnie włamania i targetuje różnego rodzaju klientów, tylko i wyłącznie statkowych, oni budują sobie listę połączeń, bo jeżeli okaże się, że w celach zarobkowych dostali się do jakiejś firmy, no to tak naprawdę wyniesienie wartości intelektualnej już z przejętego konta to jest chwila, moment. A zbierając te informacje, jeżeli byłoby to po drodze chociażby państwu chińskiemu, no to mają już gotową siatkę połączeń do najróżniejszych firm, no bo to jest najbardziej istotne, tak, żeby znać cel swojego ataku, żeby wiedzieć tak naprawdę, że firma A współpracuje z firmą B, w firmie B mamy już dawno zaimplementowanego swojego backdoora, no i w ten sposób możemy się dostać, idąc drogą na skróty. Nie trzeba przygotowywać tak naprawdę ataku związanego z bardzo mocnym rozpoznaniem konkretnego klienta, ale można się tam dostać tak naprawdę w bokiem. Dobra, wróćmy do prezentacji. Tak naprawdę tej prezentacji to mamy tylko troszeczkę. Widzieliście już, że ciągle jesteśmy w stanie znaleźć konkretne rozwiązania, na które grupa ta ciągle prowadzi różnego rodzaju akcje. I teraz przyjrzyjmy się tak naprawdę, czego oni używają. Jedną rzeczą to jest tak, że jeżeli podzielimy sobie to na platformę, tak, endpoint, sieć, aplikacje, no to widzicie, że w większości tych przypadków, które zostały wykryte, gdzie analitycy zwrócili uwagę na to, w jaki sposób atak był przeprowadzany, no to macie rzeczy, które są wręcz trywialne, tak? Mamy bizadmina, który jest wykorzystywany do tego, żeby przetransferować paczkę backdoora do wewnątrz organizacji. Mamy certutila, który od wielu, wielu lat jest wykorzystywany do tego, żeby uruchomić, ściągnąć zaszyfrowany kawałek kodu wykonywalnego i uruchomić go wewnątrz na systemie. Oczywiście wszelkiego rodzaju PowerShell'e. Od strony sieci no, nie ma tutaj co ukrywać. Oczywiście są gotowe exploity przygotowane na różnego rodzaju aplikacje typu Zoho Manage Engine. Są trojany i exploity na Citrixa, na Netscalera. Mamy sławetnego Meterpretera, który wykorzystywany jest do tego, żeby zrobić chociażby jakiś tam wstępny rekonesans, utrzymać persistent, pociągnąć sobie jakieś dodatkowe.
Skupiają na właśnie rzeczy związane z Citrixem, rzeczy związane z Cisco i aplikacje związane właśnie chociażby z Manage Engine. Ale tutaj na slajdzie mieści nam się tylko drobna ilość tych informacji. Jeżeli wejdziecie sobie na Attack Mitre, no to w prosty sposób jesteście w stanie zaobserwować, że technik i metod, które używają, jest zdecydowanie dużo więcej. Tak? Mamy tutaj command and control po DNS-ie. Bardzo, bardzo prosty sposób, żeby sprawdzić sobie wewnątrz własnej organizacji, czy my cokolwiek tego typu zachowania jesteśmy w stanie widzieć. Macie właśnie eksploity związane z chociażby właśnie z uruchomieniem poprzez skompresowane archiwum RARA. Macie bitadmina, którego za chwilkę sobie pewnie w ogóle zobaczymy, jak go używać i co możemy sobie zrobić. No i jest tutaj tego całe gro. Ja potem tak naprawdę też jeszcze troszeczkę tych technik przybliżę, w jaki sposób je rozpoznawać, w jaki sposób ich używać. Informacje są, że przerywa nam. Czy dalej są problemy z dźwiękiem? Znaczy, ja tego nie obserwuję, więc... Marcin, czy możesz potwierdzić, czy są problemy z dźwiękiem? Jakie mamy informacje? Czasem. Znaczy, mamy w granicach tutaj 100 osób, więc tak naprawdę to ciężko, znaczy tak, my ze swojej strony, no, wydaje się, że wszystko jest poprawnie, no ale rozumiemy, że jest to kanał webexowy, więc różnego rodzaju, ostatnio jest to bardzo popularne słowo, fluktuacje naszej sieci internetowej i waszej sieci internetowej w firmach czy w domach, no różnie na to wpływają. Pamiętajcie, że tak naprawdę to ten webex będzie też również udostępniony w formie nagrania, więc jeżeli ktoś ma problem na tą chwilę z słyszeniem nas w odpowiedni sposób, to oczywiście zostanie poczęstowany również linkiem do tego webexa, będzie można go spokojnie w mirze domowym obejrzeć. Dobra, tak jak mówiłem, zdarzeń jest generowanych i tak naprawdę technik używanych przez APT jest mnóstwo. Widzicie również software, który oni bardzo często używają. Każdy ten link jest klikalny, o każdym z aplikacji czy o każdej z technik możecie sobie dokładnie poczytać. My wam pokażemy za chwilkę, w jaki sposób część z nich wykonać. Ale też chcielibyśmy, żebyście potem obserwowali, w jaki sposób można sobie ustawić pewnego rodzaju konfigurację i spróbować takie rzeczy wykryć we własnej sieci. Dobra, żeby nie przedłużać slajdów, przejdźmy do tego, żebyśmy mogli sobie popatrzeć, jak niektóre rzeczy wykonać. Ja sobie zrzucę prezentację z ekranu. I już daję wam znać, co tak naprawdę możemy sobie tutaj wykonywać. Widzieliście, że metod jest naprawdę tak naprawdę dużo. Jest przeważnie zaczyna się od tego, żeby tak naprawdę zrobić sobie jakiś rekonesans. Jeżeli mówimy sobie tutaj o rekonesansie, no to bardzo często też stosowaną techniką, tak jak widzicie, N urządzeń, które wystawione jest do internetu, no to przede wszystkim zaczynamy sobie od jakiegoś prostego skanowania portu. W tej chwili możemy sobie zerknąć na przykład na skanowanie portów naszej jakiejś sieci wewnętrznej i poszukujemy sobie tak naprawdę otwartego portu RDP. Tak, to jest, jak się człowiek próbuje iść na skróty. Odpaliśmy sobie Nmapa. Nmap nam sobie przeskanuje całą tą sieć. Specjalnie tutaj mamy położone trochę tych maszynek, żeby być w stanie szybko sobie tutaj taki raport wygenerować.
No jeżeli znajdziecie sobie maszynkę, która ma port otwarty, maszynkę, która odpowiada Wam na połączenie, no to oczywiście możecie iść dalej. Jeżeli jest to usługa RDP, jeżeli to jest usługa SSH, jeżeli to jest jakiś serwer FTP, jeżeli to jest cokolwiek, do czego możemy się zalogować, no to tak naprawdę najłatwiejszą metodą jest użycie sobie jakiegoś narzędzia do próby zalogowania. Oczywiście możemy to robić na najróżniejsze sposoby. Zwróćcie sobie, że ja tylko sobie sprawdzę, jaki mam adres IP. No i robię to lewą ręką do prawej kieszeni, bo nie widzę swojego ekranu. Ja tak jest poprawnie, już jest poprawnie, dobra. Dobra, 16, 20, 74. 16, 20, 74. Jednym z narzędzi, które dość często jest używane tak naprawdę w atakach brute force'owych na właśnie jakieś usługi z serwisem logowania, to może być chociażby Hydra. Tak? Możecie używać, jeżeli to są serwisy www, innych narzędzi. Tak? Jeżeli macie ochotę, możecie sobie napisać własny konektor, który przejedzie przez jakąś aplikację, używając różnego rodzaju loginów, używając różnego rodzaju haseł słownikowych i tak dalej, i tak dalej. No Hydra jest już gotowym narzędziem, bardzo często stosowanym. Widzicie tutaj, że tak naprawdę używamy sobie jako login administratora, używamy sobie jako hasła listy ROPiU. Możemy sobie taką Hydrę odpalić. No i widzicie, że ona sobie rozpoczyna swoje testowanie. Robi sobie połączenia do mojej stacji, gdzie jest otwarta usługa RDP, no i próbuje przypasować sobie do konta administratora którejś z haseł. No, tych haseł oczywiście można stosować wiele. ROPiU jest jednym z bardziej popularnych słowników, no ale oczywiście jest on mocno angielskojęzyczny. Jeżeli robimy sobie takie rzeczy w formie wewnętrznych testów penetracyjnych, dobrze jest używać słowników spolszczonych. Jest tych baz trochę dostępnych. Było też trochę wycieków w Polsce, gdzie no, możemy sobie znaleźć na przykład listy haseł kilkudziesięciu tysięcy użytkowników jakichś sklepów internetowych i na przykład tych haseł używać na przykład jako swój własny słownik. Do czego nie zachęcam, jeżeli chodzi tego niezgodnie z prawem, ale zachęcam do testowania własnego bezpieczeństwa w oparciu o właśnie dostępne techniki. Dobra, nie ma sensu tutaj czekać sobie do końca, bo ten słownik jest dość obszerny. Tak naprawdę wynikiem testowania może być oczywiście celny strzał w połączenie hasła z loginem użytkownika. No i wtedy już jest problem, no bo jeżeli hasło jest na tyle nieskomplikowane, że udało się atakiem słownikowym je odgadnąć, no to mamy dostęp do usługi. No tutaj akurat testowaliśmy konto administratora, no więc to już jest w ogóle dosyć ciężki kawałek, ponieważ no, mielibyśmy dostęp do konta administratora, moglibyśmy się zalogować i wiele rzeczy złych wykonać. Więc warto jest sprawdzać, jakiego rodzaju hasła są skomplikowane i tak naprawdę, no, co istotne, tych haseł też warto przestrzegać częstej jej zmiany, bo haseł różnie używamy, różnie serwisy ze sobą rozmawiają, no niestety Windowsy są podatne na podsłuchiwanie w ruchu chociażby haszy NTLM-owych, więc warto te hasła wymieniać, żeby mieć tą pewność, że no, nie zawsze ono zostanie użyte. Dobra, tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z pewnym rekonesansem, czyli sprawdziliśmy sobie, że są jakieś porty pootwierane, sprawdziliśmy sobie, czy jesteśmy w stanie przełamać hasło do danego serwisu. No i jeżeli to już mamy, jesteśmy zalogowani do jakiegoś konkretnego konta, no to możemy wykonywać różne akcje. Grupa APT41 chociażby wykorzystuje taki prosty myk jak bitadmin. Bitadmina możemy sobie użyć na systemie Windowsowym. Ja sobie tutaj pozwoliłem już wcześniej postawić serwer www, który nam sobie stoi na porcie bodajże 8001. Zaraz sprawdzimy, żebyśmy tutaj nie byli dosłowni.
stoi sobie na porcie 8001. Mamy tutaj wystawione jakieś tam pliczki, interesuje nas na tą chwilę na przykład ten plik, ten file VBS. Możemy sobie tego VBS-a spróbować zrzucić. Ja sobie powiększę, żebyście dobrze widzieli. Czyli tak naprawdę dowolny serwer na www wystawiony gdzieś w sieci, stacja z dostępem do internetu. Jeżeli wrzucicie sobie, taką formułkę, no to BitAdmin pobierze wam konkretny plik i jest duża szansa, że go spróbuję odpalić. Ten mu się nie powiodło, ale już widzę z jakiego powodu. Bo użyliśmy nie tego portu, który widzieliśmy przed chwilą, że sobie otworzyliśmy, tak? Czyli ja tutaj użyłem portu 8000 zamiast portu 8001. Dobra, przejrzyjmy to działanie. Mamy 8001, mamy jakiś tam destination. Dobra, pobieramy sobie plik jeszcze raz. I tym razem jakoś zaskutkowało to lepiej. Dobra, VBS był prosty. Tak naprawdę w ten sposób możecie pobrać VBS-a, który odpali wam najróżniejsze rzeczy, tak? Ale no tutaj stworzyliśmy sobie jakiegoś tam message boxa, który otworzył nam okienko, możemy otworzyć notatnika, możemy do niego coś wpisać, no ale niestety możemy też uruchomić plik wykonywalny, pobrać sobie różnego rodzaju content i w ten sposób zainfekować stację końcową. BitAdmin jest o tyle nieskomplikowany, że ten transfer dość dobrze widać, tak? Jeżeli nie używamy tak naprawdę serwera HTTPS-owego i nie ukryjemy się w komunikacji szyfrowanej, no to łatwo jest to zaobserwować. A większy problem jest tak naprawdę, jeżeli jesteśmy podatni na to, żeby użyć przeciwko nam certutila, ponieważ certutil ma do siebie to, że on potrafi przesyłać pliki szyfrowane, więc jeżeli nie mamy mechanizmu, który potrafi nam ten plik w locie rozszyfrować, czyli chociażby z Base'a rozłożyć go do pliku PE, no to może się przydarzyć, że taka akcja zostanie nie zaobserwowana. Spróbujmy sobie zrobić taki atak przy użyciu certutila, ale potrzebujemy do tego jakiegoś handlera. Dobra, odpalimy sobie konsolę Metasploita. Grupa APT, jak widzieliście, używa różnego rodzaju gotowych narzędzi. Często korzystają z Metasploita, często korzystają również z Cobalt Strike'a, który również jest dość potężnym frameworkiem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju ataki. Wystawmy sobie tutaj handlera. Ja to jest film, czy ja dobrze piszę? Dobra, wystawimy sobie na handlera, który będzie nasłuchiwał sobie na porcie 444 komunikacji z jakiejś zewnętrznej maszyny i możemy go sobie uruchomić. Dobra, stoi sobie nasz handler, czeka na jakieś połączenie. Wróćmy sobie do tego naszego CMD na stacji końcowej. No i teraz metod tak naprawdę na użycie certutila jest dość sporo.
Ja osobiście bardzo często, jeżeli robimy jakieś, powiedzmy, na testy retimingowe albo tego typu rzeczy, jeżeli mam używać CertuDeal, to bardzo lubię go wmontowywać w Wrapper DAKi, bo jest on bardzo, bardzo wdzięczny do tego, żeby podpiąć go do portu USB razem z Wrapper DAKiem i odpalić sobie właśnie pobranie i uruchomienie jakiegoś pliku. No oczywiście trzeba go na tą chwilę dosyć mocno już obfuskować i no, jeżeli mamy chociażby jakiegokolwiek sensownego antywirusa, to CertuDeal bardzo często sobie już nie poradzi, no, ale tych narzędzi w Windowsie administracyjnych, które pozwalają na to, żeby pobrać coś i coś uruchomić, jest naprawdę mnóstwo, więc nie ma tutaj większego problemu, żeby jakieś dogodne dla nas znaleźć. Dobra. Sprawdzam sobie tylko, czy wszystko się tu zgadza. Powinno się wszystko zgadzać. Spróbujmy sobie uruchomić. Poszło wszystko ładnie, pięknie, elegancko. I widzicie tak, został pobrany plik z naszego serwera, który był plikiem pociągniętym Base'em 64. Został on zapisany w lokalizacji C-malware jako plik RSB64. A następnie CertuDeal w tym samym poleceniu wykonał polecenie decode i plik BS64 zdekodował nam do pliku wykonywalnego RS-exe i ten RS-exe został z tej lokalizacji uruchomiony. Ten RS-exe to nic innego jak tak naprawdę MS-Venomem stworzony pakiet, który jeszcze dodatkowo został tam XOR-em pojechany, żeby nie było go tak łatwo wykryć. No i stoi nam tutaj pięknie sesja, która została nawiązana z moją maszyną. No, mnóstwo rzeczy tutaj możemy zrobić, no, żeby nie być gołosłownym. Możemy sobie otworzyć shella. Możemy sobie zobaczyć, kim jesteśmy. No, jesteśmy mną. A jak jesteśmy mną, teraz Jacek, chodź nam tutaj siąść koło mnie. To możemy, jak to prawdziwe hakiery, spróbować sobie zrobić snapa do was. Super. I za chwilkę wam pokażemy. Ja już tutaj się wrzucam na tą maszynkę, żeby sobie pobrać snapa, którego wykonaliśmy. Dobra, gdzieś mi się połączenie rozcięło, więc żeby tego czasu wam też za dużo nie zajmować, ja to zaraz sobie odnajdę i zaraz wam na koniec wam pokażemy, jak to sobie tam elegancko wyglądało. Ta sesja metapeterowa sobie ciągle żyje. Możemy sobie tutaj najróżniejsze rzeczy na niej robić. No i tak naprawdę mamy tak. W jakimś formie zrobiony rekonesans, mamy sprawdzenie haseł, mamy przerzucenie tak naprawdę plików wykonywanych na maszynę podczas dwoma sposobami, no i komunikację zwrotną z serwera, znaczy do serwera naszego command and control. Tych akcji jest już na tyle dużo, że powinno to już wzbudzić jakiegokolwiek zainteresowanie analityka bezpieczeństwa, więc ja teraz może przekażę głos Jackowi, a Jacek pokaże wam, w jaki sposób sobie te ataki wykryć, jakie podpiąć do odpowiednich taktyk i w jaki sposób zrobić sobie detekcję, chociażby właśnie na narzędziach opartych o ruch sieciowy, niekoniecznie z potrzebą obserwowania i monitorowania wszystkiego, co dzieje się na stacji końcowej. Dobra, ja przestaję dzielić ekran. Okej. Okay. Możesz się zmutować. Okej, okay. Chyba mnie słychać i widać. Okej, okay. Skoncentrujemy się teraz na detekcji wybranych technik, głównie tych, które przed momentem pokazał
zaprezentował Konrad Antonowicz. Jacku, chyba Cię nie słychać. Może masz wyłączony mikrofon. O, przepraszam bardzo. Rozłączyło się coś. Okej, jeszcze raz w takim razie. W tej części prezentacji skoncentrujemy się na tym, aby pokazać techniki, które mogą być wykrywane na podstawie monitorowania flowów sieciowych. Z racji tego, że jesteśmy producentem systemu do monitorowania flowów sieciowych o nazwie Flow Control, swoją wiedzę na temat monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa uzupełniamy bardzo, bardzo mocno o wiedzę, która jest dostępna we frameworku MITRE ATT&CK. Tutaj na ekranie widzimy wszystkie taktyki i techniki, które dotyczą monitorowania bezpieczeństwa. Żółtym kolorem oznaczone zostały techniki, które według MITRE można starać się wykrywać za pomocą monitorowania flowów sieciowych. OK, podczas prezentacji demo tak naprawdę pokażemy tutaj, jakie możliwości, co można wykryć w stosunku do tego, co Konrad wygenerował. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wykryć precyzyjnie wszystkich dokładnie aktywności, które Konrad pokazał. Natomiast pewne artefakty, pewne pułapki, które ustawimy w naszych systemach bezpieczeństwa, jesteśmy w stanie wykryć. I o to właśnie wchodzi w monitorowaniu bezpieczeństwa, że ustawiamy szereg pułapek po to, aby tak zwanych pachołków, jak ja to nazywam, po to, aby atakujący je popchnęli. Oczywiście, jeśli mamy dobry zespół monitorowania, to pewnego rodzaju anomalie, naruszenia bezpieczeństwa zostaną wykryte i incydenty poprawnie obsłużone. Jednym z takich narzędzi, które może pomóc właśnie w wykrywaniu różnych anomalii, jest system właśnie Flow Control. Pokażę tutaj kilka widoków, kilka screenów, a później przejdziemy do samego systemu. Oczywiście skanowanie horyzontalne. Widzimy analizę, widzimy w ciągu jednej minuty szereg flowów na port i CMP, tak? Jest to monitorowanie, jakby skanowanie jest dosyć proste, podobnie jak innej usługi. Konrad skanował tutaj różnego rodzaju usługi i jak najbardziej można wykrywać tego typu aktywności. Za moment przyłączę się do systemu, pokażę dokładnie, jak można to skonfigurować i wykrywać zależność poszczególnych grup. I tutaj widzimy, akurat Konrad używał hosta 95.2.2.1. To jest jeden z wcześniejszych ataków, ponieważ od kilku dni testujemy różnego rodzaju ataki, więc to jest akurat atak sprzed dwóch dni. Natomiast widać host, skanowanie hosta na porcie 443 w kontekście wielu adresów IP. Inną techniką, która tutaj była pokazywana, był Brute Force RDP, dzięki czemu łatwo można wykrywać różnego rodzaju naruszenia z protokołem RDP. Wykorzystanie Threat-Utila. Co to można, w jaki sposób na poziomie flow można wykryć tego typu rzeczy? No, oczywiście nie jest to łatwe, ponieważ nie mamy w systemie do monitorowania flow, nie ma payloadów, ale jeśli mamy whitelistowanie IP-ków,
mamy, przepraszam, whitelistowanie dozwolonych portów, mamy blacklisty portów, to również możemy starać się wykrywać tego typu aktywności, monitorując listy niedozwolonych portów. Oczywiście jest to proces, aby dobrze zrobić taki baselining dozwolonych portów, musimy poświęcić czas, trochę czasu. Natomiast dzięki temu można wykrywać nieprzewidywane sytuacje w naszej sieci. Innym przykładem jest wykorzystanie aktywności, techniki T1059, czyli związanej ze scriptingiem, czyli komendy różnego rodzaju reverse shell'a. Tutaj tego typu aktywności możemy wykrywać między innymi na podstawie blacklist podejrzanych portów. Mitre dostarcza listy portów, które są potencjalnie niebezpieczne ze względu na to, że są lub były stosowane przez różne grupy przestępcze. Takim portem jest na przykład 444, który jest tutaj powiązany z grupą Temp Velvet. I dzięki temu, że akurat Konrad użył tego portu, ten port jest bardzo często domyślnie chyba nawet postawiony w Metasploicie, więc z jednej strony w ten sposób można wykryć podejrzaną aktywność w sieci, z drugiej strony port ten nie był na liście dozwolonych portów. Bardzo często podczas eksploitacji występują również anomalie związane z protokołami różnymi. Tutaj akurat była eksploatacja, pojawiła się anomalia związana z nietypowym rozmiarem danych w protokole TCP. OK, remote services, monitorowanie RDP-ów, bardzo ważna rzecz, zwłaszcza w okresie pandemii, kiedy dużo ludzi pracuje zdalnie, te usługi są różnie zabezpieczone, więc tutaj czujność specjalistów, czujność hakerów i ludzi, którzy chcą zrobić, które chcą wyciągnąć korzyści, czy też materialne, czy też w postaci wartości intelektualnej, są duże chęci, aby, więc RDP jest takim protokołem, który jest często wykorzystywany przez różne grupy, między innymi również przez grupę APT41. Grupa ta wykorzystuje ten mechanizm do procesu lateral movement, tak zwanego. Okej, tutaj w kontekście systemu do monitorowania flow widzimy tutaj nieautoryzowane połączenia RDP. Akurat tutaj są przykłady połączeń z adresów publicznych, tak? Więc kwestia jest taka, czy te adresy IP powinny się łączyć do naszych hostów. Oczywiście tutaj na podstawie wielkości, ilości pakietów, ilości bajtów jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest to połączenie udane, czy nieudane, ale tego typu aktywności powinny być jak najbardziej monitorowane przez nasze systemy bezpieczeństwa. Innym przykładem, którego nie pokażę w systemie na żywo, chociaż mam ze względu na czas po prostu, jest to w prawie postawione, ale pokażę tylko w formie slajdów, jest to, że grupa APT41 wykorzystuje koparki Bitcoina. Koparki Bitcoina do tego, żeby po prostu, żeby kopać. Tutaj widzimy po lewej stronie skiny z kopania Bitcoinów, natomiast po prawej stronie pakiety. Żeby zobaczyć zależności, jakie są, tutaj mamy kolejny widok akurat aktywności na specyficznych portach. Tutaj już wyciągnięte informacje, jakie są wysłane fragmenty bloków jakie są wysłane fragmenty kodów łącznie z algorytmami i tak dalej. Jak takie rzeczy możemy wykrywać na poziomie sieci? Wydaje się, że trudne do zrobienia, natomiast w takim przypadku bardzo przydatne jest reputacja adresów IP. Jest wiele reputacji pozwalających na identyfikację koparek Bitcoin, hostów związanych z kopaniem Bitcoinów. Między innymi organizacja SANS dostarcza takiego FIDA i jeśli mamy takiego FIDA zaimportowanego u siebie w systemie, jesteśmy w stanie wykryć, że adres IP jest związany z koparką Bitcoinów. Oczywiście bardzo często niektórzy wykorzystują, zdarza się, że pracownicy w różnych instytucjach stawiają nielegalnie koparki Bitcoina na cele zarobkowe,
ale to też wiąże się też z tym, że też grupy przestępcze stawiają w środowiskach, które przejęły takie koparki też, żeby po prostu wykorzystać moc obliczeniową i tutaj dodatkowo obciążać. No ale warto wiedzieć, czy ktoś u nas wykonuje tego typu aktywności w organizacji. Oczywiście oprócz tego aktywności niekiedy na nietypowych portach, jeśli te koparki działają jeszcze na nietypowych portach, to również można tutaj pewne anomalie zauważyć. Ja może teraz przejdę, ponieważ przebiegłem tak szybko po prezentacji, żeby nie wracać do prezentacji, ja teraz przejdę do systemu Flow Control i pokażę kilka wybranych technik tutaj oraz konfiguracji tych technik w systemie. Jedną z takich technik jest na przykład zdarzenie związane ze skanowaniami, tak? Były skanowania, Konrad od tego zaczął cały proces, że zaczął skanował sieć. I tutaj widzimy, czy jakieś zdarzenia widzimy. Tak, widzimy tutaj skanowania między innymi z hosta 95221. Oczywiście możemy tutaj sobie sterować, które zagrożenia nas interesują, tak? Czy chodzi o skanowanie horyzontalne, czyli na konkretną usługę, czy też skanowanie skanowanie wielu hostów. Okej, skanowania, zagrożenia związane ze skanowaniami są, wydaje się, proste w większości systemów, jednak na poziomie flow również to możemy robić. Kolejna technika jest to technika związana z brute force'em. Widać akurat w ciągu tutaj ostatniego przedziału czasu było wiele ataków brute force. Na przykład był brute force na RDP-a, tak? Był brute force na RDP-a. Dzięki temu możemy zauważyć, które hosty tutaj były związane uczestniczyły w ataku brute force. Oczywiście analizując ataki RDP, możemy, niekoniecznie musimy wyszukiwać zagrożeń w kontekście alert name'ów. Możemy zobaczyć, jakie alarmy były związane z RDP-em. Dzięki temu od razu widzimy, że z RDP-em były związane ataki związane i to z brute force'em, i to połączenia przy okazji wykorzystania adresów należących do tzw. open DNS-ów i też nieautoryzowane połączenia RDP. Jedną z takich aktywności było również aktywność na hoście, ja sobie to wpisałem, 172.16.70.22, widzę, że czasu mamy troszkę mało, więc muszę przyspieszyć. Tutaj była w kontekście tego adresu IP również był wykonywany szereg ataków. Między innymi były to ataki związane z brute force'em SMP i nietypowymi portami 888. Jeśli chodzi o jeśli chodzi o konfigurację wybranych reguł, tak jak wspominałem wcześniej, mamy szereg mechanizmów detekcji, które tak naprawdę pozwalają wykrywać określone techniki MITRE, te, które można wykrywać na poziomie flowu. Tych reguł jest sporo. Może przejdźmy do konfiguracji wybranych, tych, które były wykorzystane. Na przykład w przypadku brute force'a konfigurujemy thresholdy liczby flowów w kontekście określonej usługi. I tak na przykład w przypadku SSH ten threshold wynosi sekundka, nie SSH, tylko HTTPS miałem na myśli, wynosi 300, tak? 300 flowów w ciągu minuty, jeśli wystąpi w kontekście konkretnych adresów IP, to będzie to oznaczało atak brute force'a. Inne aktywności związane właśnie z portami, dużo takich aktywności związanych z tym, że Konrad odpalił MetaTrepera. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wykryć na poziomie bardzo dokładnym, tak jak to robią systemy do monitorowania pakietów. Natomiast jedną z takich reguł, która często działa w takich sytuacjach, jest regułka Abnormal Flow Ratios, która wykrywa anomalię pomiędzy dwoma hostami, gdzie ustalamy liczbę flowów pomiędzy dwoma hostami. Oprócz tego występują również, często przed tymi regułkami są
regułki związane z whitelistingiem. Suspicious port blacklist, która dotyczy właśnie słownika portów, które są wykorzystywane przez grupy przestępcze. Oczywiście te porty warto, te porty należy tutaj streamingować pod kątem wykorzystania w Państwa organizacjach, ponieważ może się okazać, że niektóre porty są po prostu wykorzystywane do pewnych usług. Natomiast Nitra też dostarcza tego typu porty, które można tutaj, którymi można się sugerować, że to może być związane z daną grupą. W kontekście whitelisty możemy również monitorować, możemy tworzyć whitelisty w kontekście organizacji portów, które są dozwolone. Proces ten zwykle jest pracochłonny, żeby dobrać takie porty, które tutaj mogą z nami rozmawiać, ale oczywiście możemy sobie dodać szereg whitelist, które grup w naszej organizacji, które chcemy wykluczyć z monitoringu. Więc możliwości konfiguracji reguł, weźmy jeszcze może horizontal scanner. Możliwości konfiguracji reguł jest dużo. W zależności od tego, na ile jesteśmy świadomi tego, na ile jesteśmy świadomi zagrożeń bezpieczeństwa w naszej organizacji. Mając wiedzę o grupie, ja się może już przełączę do slajdu podsumowującego, mając wiedzę, jakie techniki stosuje grupa APT41, to są te techniki, które tutaj Państwo widzicie, one są zaznaczone kolorem pomarańczowym. Starajmy się zastanowić nad tym i wprowadzić mechanizmy detekcji, które wykryją, jeśli nie zablokują oczywiście, ale wykryją aktywności związane z brute force'em na przykład. To są case'y, które tutaj akurat prezentowaliśmy podczas dzisiejszej prezentacji. Network Service Scanning, Resource Hijacking, które było związane z koparką bitcoinów Monero. Aktywności związane z remote services, czyli te wszystkie usługi RDP-owe, nieautoryzowane RDP, lateral movement na RDP i tak dalej. Różnego rodzaju wykorzystanie narzędzi do transferu danych, threat util na przykład do pobierania danych. No i pewnego rodzaju aktywności związane ze scriptingiem, wykonywanie nietypowych komend na systemach operacyjnych. Oczywiście, aby skutecznie i nie wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa, nie generować false pozytywów zbyt dużo, te informacje powinny być najlepiej, żeby były korelowane. Pojedyncze zdarzenie brute force'a nie oznacza, że tutaj atak został zakończony sukcesem. Natomiast korelacja pewnych typów zagrożeń, czyli tak zwanych technik, powoduje to, że jesteśmy w stanie widzieć więcej, co się dzieje w naszej sieci. I o to chodzi w monitorowaniu bezpieczeństwa, aby widzieć jak najwięcej. Mając flowy, pomimo tego, że flowy oczywiście nie zawierają pakietów, bo zawierają tylko metadane sieciowe, ale mając dobrą reputację, mając dobre reguły i mechanizmy detekcji zagrożeń, jesteśmy w stanie widzieć nieco więcej, niż nie mając tego systemu. Konradzie, może teraz kilka słów podsumowania od Ciebie, bo ja już jakby skończyłem swoją część. Pewnie. Widzę, że znalazłeś zdjęcie. Tak, tylko poczekaj, bo musisz wrócić. Ja się już motywam, okej. Okej, jesteś już prezenterem. Ja się zmotuję. Dobra, przeszperałem naszą papuszkę. Udało się zrzucić się tak naprawdę zrzut mojego ekranu, nawet dwóch moich ekranów, no i oczywiście zrzut z kamerki internetowej wykonany przez Meterpretera, dlatego jeszcze raz machamy do Was wszystkich na zakończenie. Ale tak, w kilku słowach podsumowania. To jest tak, że bardzo ważne jest, żeby obserwować różnego rodzaju kanały, którymi możemy zostać zaatakowani. Oczywiście pełna inwigilacja tego, co dzieje się na stacji końcowej. Monitorowanie wszystkich procesów uruchamianych, zamykanych, otwieranych w obrębie różnego rodzaju usług jest bardzo istotna. Tylko danych, które stamtąd przychodzą, jest tak zatrważająca ilość, że
że tak naprawdę no, potrzebujemy tych analityków bezpośrednio związanych właśnie z obsługą takiego narzędzia. Więc pamiętajcie zawsze o tym, że bezpieczeństwo to są tak naprawdę warstwy, które ktoś musi pokonać, ale na każdej z tych warstw my powinniśmy mieć właśnie swoje czujki, które pozwolą nam wykryć, że coś nie tak się dzieje. Dlatego zaczynając od samego spodu, traktujmy monitoring ruchu sieciowego jako jedną z podstawowych pierwszych warstw detekcji różnego rodzaju zagrożeń. Jak sami widzicie, nawet skomplikowane ataki, które otwierają i eksplorują naszą organizację bezpośrednio już na złośliwe działania strony atakującej, mogą zostać wykryte po stronie sieciowej. W ciągu paru sekund możemy zaobserwować, że ten ruch różni się od tego, który był dotychczas i są takie połączenia, które są dla nas niechciane. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze threat intelligence, które jest w stanie nam wskazać, że komunikacja z adresami, które do nas pukają, jest niepoprawna, no to mamy do czynienia od razu z jakimś incydentem bezpieczeństwa, na który możemy zareagować, chociażby odcinając taką komunikację. Dla wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je na czacie. Na wszystkie postaramy się odpowiedzieć. A na tą chwilę dziękujemy Wam ślicznie i zapraszamy do śledzenia naszego kanału i żebyśmy się tutaj coraz częściej spotykali w coraz większym gronie.